3 pomysły na zdrowe, słodkie śniadania za mniej niż 5 zł. Sporo słyszymy o tym, że zdrowa dieta jest droga, a niektóre produkty dostępne tylko i wyłącznie w sklepach z biożywnością, a co za tym idzie, również są drogie. Czy to prawda? Nie zgodzę się. Nazywam się Zuzanna Zwolińska, jestem dietetyczką i psychodietetyczką i dzisiaj Wam pokażę 3 pomysły na zdrowe śniadania, a każdy z nich za mniej niż 5 zł. Tak, dobrze słyszeliście. Każdy z nich kosztuje mniej niż 5 zł. Zanim zaczniemy, chcę coś wyjaśnić. Przeliczyłam cenę całego opakowania na ilość wykorzystanego produktu. Dlaczego? Do jednej owsianki wykorzystuję około 50 g płatków owsianych z 400-gramowego opakowania. Jeżeli do przygotowania owsianki wykorzystuję 50 g płatków owsianych, to wliczam do kosztu przygotowania owsianki 50 groszy. Wyliczam więc koszt przygotowania dania, a nie całych zakupów spożywczych. Pozostałą część opakowania mogę wykorzystać w następnym dniu. Dzisiaj przygotujemy śniadania na słodko. Owsiankę Mars, owsiankę kakaową i serek wiejski z konfiturą jagodową. Zacznę od przygotowania owsianek i przygotuję je w 2 rondelkach. Potrzebuję użyć około 90 g płatków owsianych i przyjmuję, że jedna łyżka to około 10 g płatków. Dlatego do jednego rondelka wsypuję 4 łyżki, druga, trzecia i czwarta, a do drugiego rondelka 5 łyżek. Druga, trzecia, czwarta i piąta. Teraz płatki owsiane zalewam mlekiem i wykorzystuję około 370 ml na 2 owsianki. Tak naprawdę owsiankę możecie przygotować również na wodzie. Tutaj jest kwestia Waszych preferencji i tego, która owsianka Wam bardziej smakuje. Płatki owsiane zalałam mlekiem, dlatego wstawiam je na kuchenkę i poczekamy, aż płatki owsiane napęcznieją. Na tym etapie do owsianki Mars dodaję łyżeczkę miodu. I miód to tak naprawdę alternatywa dla cukru, ale jego kaloryczność jest praktycznie taka sama. My go stosujemy głównie ze względu na walory smakowe oraz jego konsystencję. Jeśli jesteś na diecie redukcyjnej i monitorujesz spożycie swoich kalorii, to warto rozważyć, czy nie lepszym wyborem byłyby słodziki, takie jak na przykład ksylitol czy erytrytol, które spożywane w umiarkowanych ilościach przez osoby zdrowe są całkowicie bezpieczne, a ich kaloryczność jest znacznie niższa. Do miseczki przełożyłam już owsiankę, a w mniejszej miseczce łączę ze sobą miód oraz masło orzechowe. Dodaję 2 łyżeczki miodu oraz łyżeczkę masła orzechowego. Teraz całość dokładnie mieszamy. Gdy to mamy gotowe, możemy przejść do posiekania czekolady. Tak naprawdę czekoladę równie dobrze można rozpuścić w kąpieli wodnej bądź w mikrofali. Czekolada oczywiście może być elementem zdrowej i zbilansowanej diety, a my stawiamy przede wszystkim na czekoladę gorzką, która jest źródłem magnezu oraz flawonoidów. Tak naprawdę im wyższa zawartość masy kakaowej w czekoladzie, tym ze względów zdrowotnych lepiej. Gdy czekolada jest już pokrojona, do naszej owsianki dodajemy masło orzechowe, które jest wymieszane z miodem. I teraz do naszej owsianki dodajemy posiekaną czekoladę. Koszt przygotowania takiej owsianki to 4 zł i 52 grosze. Przechodzimy do drugiego śniadania, czyli kakaowej owsianki. Do jej przygotowania tak naprawdę potrzebujemy tylko 4 składników, z czego 2 już wykorzystaliśmy. To były płatki owsiane i mleko. Trzecim składnikiem jest kakao, które dodaję już do ugotowanej owsianki. Oczywiście można to zrobić na etapie gotowania. Całość teraz dokładnie mieszam. Czas na ostatni składnik, czyli orzechy. Ale najpierw musimy je posiekać. Orzechy to źródło zdrowych tłuszczów, głównie tych nienasyconych. I jak najbardziej warto mieć je w swojej zdrowej, zbilansowanej diecie. Ale drobna uwaga. Poza tym, że to jest produkt bardzo odżywczy, to dla osób, które są na diecie redukcyjnej i monitorują spożycie kilokalorii, to warto pamiętać, aby sprawdzały ilość spożywanych orzechów, ponieważ są one bardzo wysokokaloryczne. Mamy już posiekane orzechy i teraz dodajemy je do naszej owsianki. Nasza owsianka kakaowa jest już gotowa i koszt przygotowania takiego śniadania to 2 zł i 64 grosze. Czas na trzecie śniadanie, czyli serek wiejski z konfiturą jagodową. Może niektórych z Was zaskoczę, ale serek wiejski idealnie nadaje się do słodkich śniadań. Dodatkowo to śniadanie, które dzisiaj przygotujemy, idealnie sprawdzi się jako szybkie śniadanie na sytuację, kiedy nie macie czasu gotować. Do miseczki dodaję całe opakowanie serka wiejskiego
Do serka wiejskiego dodaję teraz konfiturę jagodową. Trzeci składnik to płatki owsiane. I ostatni składnik, czyli masło orzechowe. Nasze trzecie śniadanie jest już gotowe, ale jeżeli rano macie troszeczkę więcej czasu na gotowanie, to oczywiście płatki owsiane możecie ugotować na wodzie bądź na mleku, albo całe takie śniadanie przygotować sobie wieczór wcześniej, zostawić w lodówce do napęcznienia i rano tylko zabrać ze sobą do pracy. Koszt przygotowania tego śniadania to 4 zł i 44 grosze. Mam nadzieję, że udowodniłam Wam, że zdrowe gotowanie nie jest drogie, a przy okazji jest szybkie i smaczne. W Centrum Respo dbamy nie tylko o to, aby posiłki były dopasowane do preferencji smakowych podopiecznych, ale również do ich budżetu. Więcej przepisów na zdrowe śniadania znajdziecie na stronie Centrum Respo i pamiętajcie, żeby zasubskrybować nasz kanał oraz zostawić łapkę w górę.